Emma Stone, 30 l. Dwa lata temu odebrała Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie La La Land. Tym razem musiała obejść się smakiem. Do domu wróciła bez żadnej statuetki. Mimo to jest na ustach ludzi z całego świata. Wszystko przez kreację. Oscary 2019 rozdane. Najlepszym filmem został Green Book Petera Farrelly'ego. Z kolei nagrody aktorskie trafiły do Oliwii Colman, najlepsza aktorka, Ramiego Maleka, najlepszy aktor. Regina King, najlepsza aktorka drugoplanowa, i Mahershala Alego, najlepszy aktor drugoplanowy. Reklama, niestety, Polacy musieli obejść się smakiem. Zimna wojna przegrała z Romą we wszystkich trzech kategoriach, w których była nominowana. Także Emma Stone Gali nie może zaliczyć do udanych. Do domu wróciła bez statuetki. Ponadto wylała się na nią fala krytyki zastrój. Internauci nie mają dla niej litości i wyśmiewają sukienkę projektu domu mody Louis Wuitton. W sieci trwa, zażarta dyskusja: czy kreacja aktorki wyglądała jak szynka, czy raczej jak wafelek. Jak, oceniacie? Zobacz więcej materiałów.